Witam kochani, dzisiaj odcinek, który znowu chciałem nazwać, że zepsułem kwadratową masakrę. Znowu tak chciałem nazwać odcinek, niestety, no ile razy można tak nazywać odcinek, ale no nie zepsułem kwadratowej masakry. Można tak by było twierdzić, ale to było troszeczkę naciągane. Poczekajcie, czy wszystko jest dobrze, wszystko jest dobrze. Jestem Paczo, witam na kwadratowej masakrze i wam pokażę dwie dzisiaj dziwne rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że no mam 17 tysięcy dolarów. I już niestety nie będę miał ani dolara więcej, chyba że z eventu. Ze względu na to, że administracja zdecydowała, że skoro mam taką farmę, jest zbyt potężna, Young Delphin zbankrutował i Young Delphin już nie będzie kupować towarów. Jest mi niezmiernie przykro, aczkolwiek akceptuję moje dolary, to była lekka przesada i no niestety trzeba było coś z tym zrobić. Rozumiem, ale to nie wszystko. To nie wszystko, kochani widzowie. Ponieważ tak, Young Delphin, no to swoją drogą, no troszeczkę zepsuł mi plany na kolejny odcinek, bo miałem mieć fajny odcineczek taki z dolarkami przygotowany, ale no troszeczkę zepsuło mi to plany. Będzie trzeba wymyślić coś innego. Zobaczcie. Nie ma Young Delfina. No nie ma po prostu, nie ma. Tu był Young Delfin, który kupował ryby. Już nigdy więcej nie kupi ode mnie ryb. Wiecie, no mamy farmę ryb, sprzedawaliśmy, no była to trochę przesada, aczkolwiek te dolary raczej nie chciałem ich wykorzystywać w jakiś sposób, wiecie, że o, najbogatszy i te dolary wydamy na najbogatsze rzeczy i tak dalej. Bardziej chodziło mi o małą rzecz, ale dobra, to już nie ważne. Tutaj jest skrzynka, w której Nitashi zostawił swoje surowce. Podobno Miki powiedział, że Nitashi zostały tutaj diaksy, zostały tutaj żelazo, takie rzeczy. Nitashi coś kombinuje. Dlaczego Nitashi zostawił diaksy? Nie wiem, nie domyślam się nawet dlaczego, ponieważ on coś kombinuje. Ja muszę to przejrzeć, zobaczymy co się dzieje. Powiedział, że ma inne plany. Jest Kuba, jest Mr. Blaszka. Potrzebowałbym Blaszki, aczkolwiek chyba nie. Mam dzisiaj taki mały prezent dla pana Torka. Ze względu na to, że, uwaga, ze względu na to, że znalazłem jedną rzecz, o której wam nie mogę powiedzieć na kwadratowej masakrze. Nie jest to błąd, aczkolwiek taka ciekawostka. I podałem to adminom, od razu to powiedziałem administracji. Administracja mówi, jak to się stało? No nie mogę wam o tym powiedzieć, przepraszam was, no chciałbym, ale no nie mogę. I było, jak to się stało, tego nie powinno być, i tak dalej, i tak dalej. Był jakiś tam mały błąd, w sensie mały błąd, niedopatrzenie po prostu. I na szczęście to szybko rozwiązaliśmy. Ze względu na to dostałem prezent, który już widzieliście, jak otwierałem skrzynkę Nitashiego, ale dostałem prezent od administracji, który totalnie mi się nie przyda. Totalnie mi się to nie przyda. Dzisiaj w ogóle odbieram swój item. Dzisiaj odbieram ten swój item taki za godziny streamowane. Mam nadzieję, że to będzie coś fajnego. Zapraszam was na live'a wieczorem, o ile dam radę odpalić, bo już dwa dni nie było ani live'a, ani odcinka. Nie, jeden dzień nie było live'a i odcinka. Nie wiem w sumie, nie chcę mi się liczyć. Przepraszam was za to, naprawdę przepraszam was za to, ale miałem inne plany. Poxys miała, moja kobieta miała urodziny, też przygotowania, wiecie, impreza, wszystko naraz było robione. Ze względu na to, że... Gdzie jest wioska piracka? Tam? Dopiero tam, o kurczę. Musimy iść do wioski pirackiej. Ze względu na to, że mi się ten prezent w ogóle nie przyda, a wydaje mi się, że torcikowi się przyda i będzie ładnie to wyglądało, to dam jemu. Jest to jedyna rzecz na serwerze, taka. Nie ma tej rzeczy na serwerze w ogóle. Jakby jak Miki to usłyszał, to by mnie zabił pewnie. Synek. Nie ma. Teraz się trochę zawiodłem, zaskoczyłem. Wioska piracka powinna być wcześniej? Gdzie oni mają tą wioskę? O, tam jest jakaś wieża, może tam. Ty, ale ja daleko poleciałem. Ja myślałem, że to jest dużo wcześniej. Nie, dobra, tam już widzę, ale ładna wieża się zrobiła. Ciekawe, czy Blaszka będzie na miejscu, ponieważ jest w grze. Blaszka mi się przydał. Zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy. Poczekajcie, czy będzie tutaj blacha? Jesteśmy w wiosce pirackiej. Dawno tu nie byłem, w porcie pirackim właściwie. Bardzo mi się tu podoba, jest naprawdę ładne budownictwo. No, chciałbym tak potrafić budować, naprawdę, chciałbym. No, ale niestety nie umiem. Tu jest jakiś dźwig. Czekajcie, gdzie jest blacha? Blacha? Gdzie jesteś? W kopalni. A możesz na chwilę na piracką? Nie wiem, czy to nie powinno być... O, za moment.
Dobra, tu mamy bloki kości. Tego nie potrzebuję, aczkolwiek mogę to wykorzystać. Jest to torka, więc wykorzystamy to troszeczkę. Zróbmy mniej więcej... Kurczę, nie ma tu za bardzo miejsca. Czy on już zamknął ten? Zamknął swoją... Tak, zamknął. On tego nie pokazuje. Będę tak za 10 minut, a to sobie poradzę, bo odcinek właśnie nagrywam. Dobra, blaszka niestety nie przyjdzie. Czekajcie sekundka. Gdzie to mogę zostawić? To będę za 5. gdzie to? Dobra, tu gdzieś mogę to zostawić. Problem będzie tylko taki, że jeżeli to zrobię tutaj... Nie, no chyba nie będzie problemu. Czy ten blok kości można zebrać? Tak, można zebrać, dobra, czyli pożyczam bloki kości, ale to w dobrym celu. Czekajcie. O! Zróbmy tak. Nie mam bloków kości. Dobra, zróbmy tak i będzie git. Okej, tu sobie zostawię dwa miejsca na to, żeby to zrobić. Przepraszam, że tak troszeczkę przeciągam, ale muszę to ogarnąć sobie dobrze, bo szczerze mówiąc to dopiero wstałem, a chciałbym sobie... O, blaszka przyszedł. Czekajcie. Raz, dwa. Jesteś już? Czekajcie, on napisał, co tu robię? O, jesteś. Chodź. O nie, nie mogę tu zbudować. Czekajcie, jak, żeby nie psuć im tutaj. To. Blaszka. Wam się to bardziej przyda niż mi. Bo macie tu ładnie. I chciałbym, żeby Torek sobie to wykorzystał w dobry sposób w swojej czaszce. Patrz. Mam jajo przyzywające żółwia. Jajo przyzywające żółwia. Jest to jedyny żółw na serwerze. Jedyny taki okaz dla was. Bo znowu znalazłem dobry błąd. Przekaż proszę torcikowi. Czekajcie, bo ja przy tym pisaniu czy nie wyłączyłem czasu, ta gra nie wyłączyłem. Co jest? Blaszka nie wierzy! Blaszka nie wierzy! Blaszka nie wierzy! Czekajcie, tabliczki trzeba zostawić. Tabliczki zostawię, co? Tabliczki zostawię, co? Potrzebuję troszeczkę drewna. Masz może troszkę drewna? O, mamy drewno, dobra, blaszka jest przekozakiem. Ta, najpierw go wyzywasz, a potem przekozak. Nie no, już wyjaśniliśmy sobie sytuację, kochani widzowie, jakby ktoś pytał. O, tu jest. Dobra. 4 mi wystarczą te. Potrzebuję tak... 3. Dobra, weźmy 6. O, weźmy 6 i zróbmy tak. Prezent dla torcika od paczolusia. Torek tobie się bardziej przyda niż mi. Jest to jedyny taki okaz na serwerze i mam nadzieję, że spodoba mu się w twojej czaszce. Twojej czaszce. Boże, czuję się jakbym streamował, a nie nagrywał odcinek, nie wiem dlaczego. W twojej czaszce. Co jeszcze napisać? Dostałem go za kolejny błąd.
znaleziony przy adminach. Pozdrawiam. Dobra, myślę, że... Git? Czekajcie, Blaszka u nich potwierdzi. A tu Blaszka zaraz 14 błędów ortograficznych znajdzie i co będzie wtedy? Chodzi o to, co w środku jest. Chyba. Bo Blaszka mówi, że tu nie powinno być spodoba mi... Czujecie, mam nadzieję, że spodoba mu się. Dobrze chyba jest. Jedyny taki okaz na serwerze i mam nadzieję, że spodoba mu się w twojej czaszce. XD. Jest git, chyba. Dzięki za pomoc. Z blachą tutaj ogarnięte. Jest git chyba. Dobra, kolejni kochani widzowie, ostatnia rzecz już na dzisiaj, bo mamy tak. Mamy Young Delfina, mamy żółwia, który jest jedyny na serwerze. Nie ma niestety żółwi na serwerze na Kwadratowej Masakrze. I mamy jeszcze jedną malutką rzecz. Aczkolwiek z tą jedną malutką rzeczą muszę szybko się skoczyć do naszej bazy, która jest jeszcze wygląda jak pobojowisko, bo jest masakra. Łyczek kawusi. Jest masakra, serio, ponieważ jest jedna rzecz. Dużo osób podczas tej, w cudzysłowie, kłótni między mną a Blaszką, to nie była kłótnia absolutnie, tylko rozmowa, mówiło, że jak Miki jest moim przydupasem. Mieliście rację, tylko że my to robiliśmy dla beki. Tak naprawdę po prostu lubię z nim grać. On też nie do końca, wiecie, taka prawda jest, że on też nie do końca sobie tam ogarnia wszystko i tak dalej. I jak ja mam jakiś pomysł, to po prostu on robi po mojemu, ja mu pomagam, on mi pomaga i tak dalej. To nie jest tak jakby, ja mu nie rozkazuję, to jest takie, wiecie, bardziej dla beki, dla mema. Ale dzisiaj, kochani widzowie, to się skończy. Ponieważ dzisiaj, mam jeszcze tabliczkę jedną, mam tabliczkę jedną. Dzisiaj Young Mickey, którego niestety nie ma teraz, dostanie ode mnie prezent, który zwolni go z bycia przydupasem. Coś jak w Harrym Potterze, wiecie, z Gredek dostał skarpetę. O, skrzynka się przyda. Weźmy to. Weźmy to. I tu. Dla Young Mickey'ego już nie jesteś przydupasem XD. To jest, wiecie, tylko i wyłącznie dla mema, ale jak Miki musi dostać swoją nagrodę. I kochani widzowie, mam swój trójząb, którego mu nie oddam niestety, ale w tym miejscu, nie sprzedawajcie mi, że to jest skrzynka. Zobaczcie, co jeszcze mam. Trójząb z trójzębem. No diaksy sobie zostawię, no to jest skrzynka moja, wiecie, tajna. Dam mu dwa trójzęby, żeby sobie zenchantował i naprawił, on to lubi. I dlaczego trójzęby? Dlatego, że on uwielbia... po prostu trójzęby z torpedą. On lubi po prostu się nimi przemieszczać i to jest jeden z itemów, który on najbardziej by chciał na serwerze Minecraft. Dlatego zdobyłem dla niego trójząb. Siedziałem kolejne paręnaście minut, bo to no nie było tak długo jak przy moim pierwszym trójzębie, bo siedziałem 2 godziny. Siedziałem paręnaście minut, żeby zrobić mu ten trójząb, właśnie zdobyć. Nie enchantowałem go jeszcze, bo... Headshot. Nie enchantowałem go jeszcze, bo chcę, żeby sam sobie zenchantował, czy chce torpedę, czy chce lojalność. I będziemy mieli dwa trójzęby, jedyne na serwerze, jest pokchamp totalny. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie słowo łapkę w górę, a jutro odcinek z itemu, który dostanę za streamowanie. O ile ja wygrałem, bo nie wiem szczerze mówiąc do końca, czy ja najdłużej streamowałem. Mam nadzieję, że tak, bo 2 dni sobie odpuściłem, mam nadzieję, że ten nikt mnie nie przegonił. Dlatego jutro odcinek z tego itemu i co on robi, co potrafi i tak dalej. Nie wiem jeszcze, co to jest, więc jakby nie mogę wam sprzedać teraz, co to jest, bo nie mam zielonego pojęcia. Dlatego jutro jest taki odcinek. Do zobaczenia, dziękuję wam bardzo za oglądanie. Dzisiaj nie było darcia mordy za bardzo. Ja się z wami żegnam. Pa, pa.